Okej, zajęliśmy się głównymi prowodyrami. Ogarnęłyśmy szkołę. A kto pójdzie za ich przykładem, na zawsze opuści szkołę. Diana, zaczynamy odnosić sukcesy. Kim jestem dla ciebie? Moją najlepszą przyjaciółką. Stworzyłam cię. Przyjaciółką? Przyjaciółką? Patryk, słyszałeś, są przyjaciółkami. Tak, przyjaciółkami. Nie rozumiem, gdzie są Laila i Jana? Mam nadzieję, że w szkole. Mam złe przeczucia. Co? Więc czyja to szkoła? Nasza! Ja naprawdę rozumiem, że nie chcecie opuszczać tej szkoły. Ale tego już za wiele. Co tutaj robicie? Diana, ja uczę, a uczniowie się uczą. Dlatego może wyjść i przestań nas rozpraszać. Nauczycielu Mike, może zapomniałeś, że zostałeś zwolniony z tej szkoły? Futboliści, Ice, nie rozumiem. Przyłączyliście się teraz do nich? Diana, nie popieramy tego, ale zajęli szkołę. Diana, my się chcemy uczyć, a w szkole zaczęło być nudno. Diana, nie mam zamówień w kawiarni. A drużyna koszykarska została rozwiązana. Chcecie mi powiedzieć, że teraz jesteście wszyscy razem i jesteście przeciwko mnie? Tak, Diana, wszyscy są przeciwko tobie, bo każdy chce się uczyć. Wszyscy chcą się trzymać razem, a ty im na to nie pozwalasz. Nauczycielu Mike, co? Przypominam, że na początku wszyscy byliście przeciwko mnie. Futboliści, Ice, Timur, czemu mi to zrobiliście? Nawet was nie wyrzuciłam. Ale dobra, Jana i Laila zaraz tu będą, a wy opuścicie tą szkołę na zawsze. Dobra, Diana powiedziała swoje, możemy kontynuować. Nauczycielu Mike, Diana jeszcze nie wie o Janie i Laili. Zaraz się dowie. Biedna Diana, jestem zdrajcą. I my wszyscy tu jesteśmy zdrajcami, a ty jednym z nich. Dobra, czemu się tak martwicie? Szkoła bez uczniów nie jest prawdziwą szkołą. A to, że ona się popisuje, to jej problem. Że niby plotkowaliśmy o niej. Pff, każdy o każdym plotkuje. Dobra, plotkarze. Dobra, nauczycielu Mike, muszę iść za Dianą, nie mogę zostawić jej samej. Dima, usiądź, jak teraz pójdziesz do Diany, to nasza przyjaźń się zakończy. A bez mnie jesteś nikim. Dima, ty zawsze mnie tak ranisz. I co? Teraz cała szkoła jest pod naszą kontrolą. Napiszę artykuł pod tytułem Laila i Jana pokonały całą szkołę, nawet Dianę. Jesteśmy genialne. Dziewczyny, w końcu was znalazłam. To straszne, co się tam dzieje. Nauczyciel Mike daje tam lekcje. I wiecie co? Nawet futboliści, oni nas zdradzili. Są razem z nimi. Jakie to straszne. Widzisz, Diana, wszyscy cię zdradzają, a wiesz, co to znaczy? Dziewczyny, co z wami? Czemu nie odbierałyście moich telefonów? Wiecie, ile razy próbowałam się dodzwonić? A jeżeli jesteście w szkole, to czemu nauczyciel Mike daje lekcje? No, zdecydowałyśmy, że nie będziemy się kłócić z całą szkołą. Tak, pogodziłyśmy się ze wszystkimi, ale mamy jeden warunek. My będziemy rządzić w tej szkole, a ty możesz tutaj się uczyć. Tak, Diana, możesz się tutaj uczyć. Co, dziewczyny? Jestem w szoku. Oszalałyście? Byłyście moimi najlepszymi przyjaciółkami, w pewnym sensie. Potem zmusiłyście mnie do wyrzucenia prawie wszystkich ludzi z tej szkoły, a teraz pogodziłyście się ze wszystkimi i będziecie tutaj rządzić? Tak, wszyscy nas polubili. Tak, byli bardzo szczęśliwi, że mogą wrócić do szkoły. Ale teraz, Dianeczko, nienawidzą cię jeszcze bardziej. Czyli to właśnie zrobiłyście, dziewczyny? Po prostu mnie wykorzystałyście, a tak naprawdę nie było między nami przyjaźni. Po prostu chciałyście rządzić w mojej szkole. No nic, dziewczyny, nie martwcie się. Karma wraca, jak bumerang. Ona straszy nas bumerangiem. Jana, uspokój się. Ona po prostu ciągle w siebie wierzy. Pozwól jej trochę pomarzyć. Nadszedł czas porządzić tą szkołą. Dziewczyny, dajcie odpisać. Brawasty, jestem zazdrosna. Mnie zapytaj, a z nią nie rozmawiaj. Tak, nie rozmawiaj ze mną, bo inaczej zielona nie będzie ze mną rozmawiać. No dobra, sałatę, kochani, dasz odpisać? Ja sama niczego nie mam. Halo, mamo, tak, znowu jestem w szkole. Jaka Diana? Diana już tutaj nie rządzi. Kitty, Kitty. Zadowolona ze zmian w szkole? No zupełnie, nie chcę słuchać tych dziewczyn w niebieskich spódnicach. Kiedyś było lepiej. Żaby, czemu tak marudzicie? W szkole dzieją się zmiany. Diana już o niczym nie decyduje. Nie wiem, czuję się jak zdrajca. Diana mnie nawet nie wyrzuciła. Max, dzisiaj tego nie zrobiła, ale mogła to zrobić jutro. Ciesz się, że jesteś w tej szkole razem z nami. Dobra, Diana, przestań płakać. Myślałaś, że znowu będziecie przyjaciółkami. Ale nie, one cię zdradziły. Po prostu cię wykorzystały. Ale dobra, przecież masz maskotkę. Jest jedynym, który cię wspiera i nigdy cię nie opuści. Cześć, 11. klaso! Cześć!
Cześć! Pamiętacie, kto rządzi tą szkołą? Kto was przygarnął do tej szkoły? Jana i Laila! Wy to rządzicie! Mówicie poważnie? Zamierzacie robić to, co mówią? To niedorzeczne! Widzę, że wszyscy są tutaj w porządku z wyjątkiem Kitty. Kitty, chcesz, żebyśmy cię wyrzuciły? Kitty, zapomniałaś, że ty i Diana jesteście konkurentkami? Powinnaś być zadowolona, że dałyśmy ci szansę! Kitty, cicho! Drużyna króliczków została rozwiązana, teraz będziemy najfajniejszymi cheerleaderkami w szkole! Kitty, lepiej się z nami zaprzyjaźnij! Zapomniałaś, kto tu rządzi? Możesz wylecieć z tej szkoły w sekundę! Raz, dwa! Smalik, czy to znaczy, że zdradziły Dianę? Chyba tak! Żal mi Diany, ale naprawdę chcę chodzić do tej szkoły! Zejdźcie z mojego biurka! W przeciwnym razie zaraz znajdziecie się na podłodze. Dobra, Kitty, czemu jesteś taka wredna? Nie masz dzisiaj nastroju? Jeszcze z tobą, Kitty, porozmawiamy! Ja też byłam przyjaciółką Diany, ale nie byłam takim szczurem. Kitty, chcesz zostać wyrzucona? Nie mieszajmy się! Posłuchajcie, żeby nie będą robić tego, co one mówią. Maskotko, one mnie też zdradziły. Dlaczego? Dlaczego wszyscy się tak zachowują? Kiedyś byli moimi przyjaciółmi. Maskotko, czemu nic nie mówisz? Podoba ci się moja maseczka? Okej, Laila i Jana wpuściły wszystkich do szkoły. Nauczyciel Mike daje teraz lekcje. Zupełnie nie wiem, co mam robić. Wiesz, Diana, wspieram Janę i Lailę. Tak, one mnie zdradziły. Stop, co? Ty ich wspierasz? Wiesz, Diana, dziewczyny mają się całkiem dobrze. Jak to, maskotko? Co one robią dobrze? Czy są dobre w byciu moimi kumpelami? Mówiąc mi, żebym wyrzuciła połowę szkoły, a potem stają się szefami mojej własnej szkoły i pogodziły się ze wszystkimi. Czy właśnie to jest to, co one robią dobrze? Wiesz, Diana, ty wszystkich wyrzuciłaś, a oni wszystkich przyjęli. Teraz jest fajnie w szkole. To ty też jesteś razem z nimi, tak? Dobra, maskotko. Wynoś się z mojej garderoby! Diana, to twoja wina. A jako, że za niedługo wylecisz ze szkoły, ta garderoba nie będzie twoja. Jestem w szoku. Nawet maskotka mnie zdradziła. Czy wszyscy spiskowali za moimi plecami? Dobra, teraz nie mam nic do roboty w tej szkole. Zostali tutaj sami zdrajcy. Hej, Diana, płaczesz? Pakujesz swoje rzeczy? Jesteś gotowa poddać się od tak? O, żaba, a co tutaj robisz? Tak, odchodzę. Możesz świętować. Poczujesz się znacznie lepiej beze mnie. Wiesz, Diana, nie powiedziałabym, że bez ciebie będzie lepiej. Jana i Laila naprawdę mnie wkurzają i na twoim miejscu bym się tak szybko nie poddawała. Wszyscy w tej szkole są przeciwko mnie. Nie mam tutaj nic do roboty. Nie chcę się uczyć ze zdrajcami. Wiesz, Diana, bo nie masz wsparcia. Ale gdybyś miała wsparcie, byłabyś w stanie zmienić wszystko. Maskotka była moim ostatnim wsparciem i on też mnie zdradził. Dobra, żaba, zostaw mnie w spokoju. Pozwól mi spakować moje rzeczy. Wiesz, Diana, nie podobają mi się zmiany w naszej szkole. Mogę cię wesprzeć. Wiem, że jestem żabą, ale możesz na mnie polegać. Nie będę takim szczurem jak Jana i Laila. Razem możemy wszystko zmienić. Po co ci to, żabo? Po prostu nie chcę robić tego, co one mi rozkażą. No dobra, to jaki masz plan? Musimy ogłosić, że jesteśmy przyjaciółkami. Nie możemy być przyjaciółkami, wyglądasz jak żaba. No przykro mi, jestem tym, kim jestem. No to musimy cię zmienić. To co, umowa? Umowa, ale nie waż się mnie oszukać. No co, kochani, pochwalcie nas. Pokonałyśmy Dianę! A nam zginęła jedna żaba. Oj, Kitty chyba za bardzo boję się zmian w tej szkole. Jak wam się nie podoba, wiecie, gdzie są drzwi. Dziewczyny, mam pytanie, czy Diana będzie chodziła do tej szkoły? Czy ją wyrzuciłyście? Powiedziałyśmy jej, że jak chce, może zostać. A co ona może zrobić? To nie ona tutaj podejmuje decyzję. Ew, jesteś ze mną? Nie, Dima, nie chcę się angażować. No ładnie. Wiecie co, Diana jest silną dziewczyną i odzyska władzę. Zapamiętajcie moje słowa. Przysłyszałyśmy się? To on jest zdrajcą. Może i jestem zdrajcą, ale to nie moja wina, że kocham Dianę. Przecież się Dima, bo w każdej chwili mogę zacząć spotykać się z Dianą. Stop, odwróciliście uwagę od tematu. Nie rozmawiamy o tym, kto się z kim spotyka, tylko o tym, kto tu rządzi. My tutaj rządzimy. A ja już nie jestem króliczkiem, tylko przegrywem? Nie martw się, fajnie jest być przegrywem. Kokoszonek, ja też tutaj siedzę. Staram się być przyjazny. Mary, Kitty odeszła. Zdecydujmy, kto teraz będzie kapitanem. Raz, dwa, trzy. Pozwólcie mi być cheerleaderką, proszę. Tak, jasne. Raz, dwa, trzy.
Może przestaniecie się w końcu całować w mojej kawiarni? Wasza ślina jest dosłownie wszędzie. Będziemy się całować, gdzie chcemy. No to co, idziemy pokonać tych zdrajców? Zróbmy to. Nowa dziewczyna? Dla ciebie, nauczycielu Mike, tak! Oj, Diana już ma plan. Jana! Leila! Rządzam! Tak! Nie rozumiem, a co to ma być? Blondynka? Moja silna dziewczyna, pokonajcie tych zdrajców! A teraz mnie posłuchajcie! Zdradziliście mnie! Maskotka mnie zdradziła! Nawet ci, których nie wyrzuciłam, zrobili mi to samo! I ja zostałam sama! Diana chyba na poważnie tak gada, mamy problem! A kto tam jest obok niej? Nie wiem, ale podoba mi się. Za wcześnie świętowałeś ci dziewczyny, nikt nie będzie was słuchał! I przynosicie wstyd drużynie króliczków, nawet w starych kostiumach! Zabierzcie ich stąd, to oszustki! Wynoście się! Ta szkoła jest... Nasza! O, Smajlik, widzę, że pierwszy krzyczysz nasza. Tak, a kiedy tutaj tak krzyczysz, to twoja Nat publikuje nowe zdjęcia z bokserem. Co? Wiecie co, dziewczyny? Byłam gotowa się poddać i opuścić tą szkołę na zawsze, ale... dałam jej moje wsparcie i teraz musicie odejść. I tak, przebierzcie się, nie przynoście wstydu. Sołota, nie rozpraszaj się. Wiecie co? Zmieniłem zdanie. Myślę, że to Diana powinna rządzić szkołą. Prawda? No? Tak, Smajlik, niech to Diana rządzi szkołą. Będziecie żałować tej wojny. Nie poddamy się tak łatwo. I wszyscy, którzy byli przeciwko nam, będą tego żałować. No i co? Wszyscy, którzy nie chcą uczyć się z Dianą, drzwi są tam. Żeby, wy też możecie iść, jeżeli chcecie. Diana, zawsze wiedziałem, że wygrasz. Okej, zajęliśmy się głównymi prowodyrami. Ogarnęłyśmy szkołę, a kto pójdzie za ich przykładem, na zawsze opuści szkołę. Diana, zaczynamy odnosić sukcesy. Kim jestem dla ciebie? Moją najlepszą przyjaciółką, stworzyłam cię. Przyjaciółką? Przyjaciółką? Patryk, słyszałeś, są przyjaciółkami. Najlepsze przyjaciółki. Chłopaki, ja chyba postaram się odzyskać Dianę. Jak chcecie, to umówcie się z jej przyjaciółką. No dobra, teraz wszystko się zmieniło w tej szkole i nikt mnie więcej nie zdradzi. Życzcie mi powodzenia, niełatwo jest być jej przyjaciółką. Ach, Kitty, subskrybujcie mój kanał, zostawcie lajki i klikajcie w dzwoneczek. Pa, pa wszystkim, do zobaczenia!